Punkt, wieczorna rozmowa Telewizji Republika. Katarzyna Głyska, witam Państwa bardzo serdecznie. Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj pan senator, pan minister Wojciech Skurkiewicz. Witam bardzo serdecznie, Prawo i Sprawiedliwość. Witam panią redaktor. I jest z nami również pan poseł Andrzej Szejna, poseł Lewicy. Witam bardzo serdecznie, panie pośle. Dzień dobry. W zasadzie dobry wieczór. Choć jeszcze oczywiście trochę dnia przed nami zostało, co zresztą bardzo cieszy. Szanowni panowie, wiemy tyle w zasadzie, co do tej pory żeśmy wiedzieli. To znaczy, że Senat cały czas zastanawia się, co zrobić z wnioskiem o uchylenie immunitetu pana marszałka Tomasza Grodzkiego. Pan wicemarszałek Bogdan Borusewicz, pytany dzisiaj przez dziennikarzy, kiedy taka decyzja ewentualnie może być podjęta, mówi, że no, nie może w tej chwili podać daty. Jak pan senator Wojciech Skurkiewicz patrzy na tę sprawę? Sytuacja jest przedziwna, pani redaktor, szanowni państwo, bo dlatego nie byłoby wątpliwości tych proceduralnych, gdyby to było związane z pełnieniem funkcji marszałka, senatora, pełnieniem funkcji publicznej, bo wiadomym jest, że my jako posłowie, jako senatorowie mamy immunitet w tych zakresach, które są objęte immunitetem, między innymi wykonywanie tych obowiązków poselskich czy senatorskich. Tu jest sprawa dość prosta. Pan marszałek Grodzki powinien rzec się sam immunitetu i powinien sam stanąć przed prokuratorem, bo to jest jakby rzeczą naturalną. To nie ma związku z pełnieniem funkcji publicznej, z pełnieniem funkcji senatora i na pewno nie ma związku z pełnieniem funkcji marszałka Senatu. Dziś w Senacie odbywa się taka dziwna gra, opóźnianie całej procedury. Przecież to trwa już od marca, więc pewnie kolejne ekspertyzy będą wskazywane na zewnątrz. Panie ministrze, ale przepraszam, ja może zacytuję, no bo strona większości senackiej, strona opozycyjna i zresztą sam marszałek Grodzki mówi tak, że ta sprawa jest o tyle polityczna i o tyle się łączy z wykonywaniem mandatu przez pana marszałka, że dopóki pan Tomasz Grodzki był tylko senatorem, a nie był marszałkiem Senatu i to Senatu, w której większość ma opozycja, to nikt się tymi sprawami nie zajmował i dopiero sprawa wybuchła, jak został marszałkiem w większości opozycyjnej. I że to ma być zemsta tak naprawdę za to, że opozycja no, ma większość w Senacie niż koalicja rządząca. Jak pan na to patrzy? Panie redaktor, no ale jaki to ma związek z tym, co się dzieje dzisiaj? No jeżeli pan marszałek Grodzki jest niewinny, jest osobą czystą i krystaliczną, to powinien stanąć przed prokuratorem, powinien stanąć przed wymiarem sprawiedliwości i wymiar sprawiedliwości powinien o tym zdecydować. No, no dziś przerabiamy po raz kolejny taką sytuację, jak mieliśmy chociaż w przypadku pana senatora Gawłowskiego, który no, był czysty, krystaliczny i tak dalej, zdaniem Platformy Obywatelskiej. No, a później okazało się, że król jest nagi, więc no, ja myślę, że tutaj pan marszałek w mojej ocenie powinien zrzec się immunitetu. Przynajmniej ja bym tak zrobił, jeżeli bym miał sprawę, a to jest sprawa karna, powinien zrzec się immunitetu i stanąć przed wymiarem sprawiedliwości i oczyścić swoje dobre imię. Tutaj co do tego nie ma najmniejszej dyskusji. To nie ma związku z pełnieniem funkcji senatorskiej, to nie ma związku z pełnieniem mandatu tego społecznego, więc tutaj chyba rzecz jest absolutnie prosta. Jeszcze raz powtórzę, zresztą pan poseł Szejna jest prawnikiem, być może ten temat rozwinie, bo oczywiście ta zawiłość immunitetu w Polsce jest oczywiście bardzo dość skomplikowana, ale tutaj w tym przypadku mamy rzecz zero-jedynkową. Jeżeli jestem niewinny, zrzekam się immunitetu, staję przed wymiarem sprawiedliwości i próbuję się, czy oczyszczam się i swoje dobre imię. Nie potrzeba jest takich gierek w Senacie, które są dziś prowadzone, wielomiesięcznych i one pewnie będą jeszcze w dalszym ciągu prowadzone, bo to będą stosowane różnego rodzaju wybiegi, kruczki prawne, kancelarie zewnętrzne są zatrudniane, angażowane środki budżetu państwa, środki kancelarii Senatu na kolejne ekspertyzy.
czemu ma to służyć? Jeżeli ta część Senatu, senatorów, i to już kończymy teraz, że profesor Grodzki jest niewinny, to powinna ta sprawa zakończyć się jak najszybciej. Panie pośle, zwracam się do pana posła Andrzeja Szejny z Lewicy. Panie pośle, jak pan patrzy na ten styl działania wobec wniosku prokuratury? On się panu podoba, pan go akceptuje, czy też wolałby pan, żeby pan marszałek Grodzki inaczej działał w tej sprawie? Jak pan to ocenia? Dyrektor, panie ministrze, ja tak sobie myślę, że najłatwiej jest kogoś tam rzucić kamieniem, tak, bo trudniej jest przyjąć też na klatę winne też swoich, można powiedzieć, współpracowników. Ja oczywiście nie pochwalam tego. Ja uważam, że oczywiście marszałek Grodzki powinien w jakiś sposób wyjść naprzeciw tym oskarżeniom, ale nie potwierdzam tego, że można się tego immunitetu rzec, bo dobrze pan wie, że immunitet jest nie jest jakby przynależny czy posłowi, czy senatorowi. Jest po to, aby na przykład władza polityczna, która, wyobraźmy sobie, a tak jest dzisiaj w Polsce, jest przeciwna opozycji, nie mogła skorzystać ze swojego, można powiedzieć, władztwa, jakbym jest na przykład pan Zbigniew Ziobro, i wykończyć przez jakieś fałszywe oskarżenia, fałszywe zatrzymania, fałszywe akcje swoich przeciwników politycznych. Jednakże chciałbym, żebyśmy byli tutaj sprawiedliwi, bo wydaje mi się, że w całej tym zacietrzewieniu politycznym niech pan spojrzy na to w sposób taki uczciwy, bo może przyjść sytuacja taka, że dojdzie do sytuacji, w której ktoś inny z innego ugrupowania politycznego będzie podejrzany. Tak? Jeśli chodzi o marszałka Grodzkiego, ja akurat to nie jest człowiek z mojego ugrupowania politycznego, ale dzisiaj na przykład mamy taką ciekawą sytuację pana wicemarszałka Terleckiego, który akurat nie jest oskarżony o jakiekolwiek przestępstwo, z czego się bardzo cieszę, bo jest to człowiek, który działa w opozycji i który ma ciekawą kartę polityczną. No ale państwo go bronicie jak niepodległości. Nie, ale panie, przepraszam, to są w zupełnie inne sprawy, jednak nie mieszajmy. Nie, to są inne sprawy. Jak pan chce, możemy porozmawiać na temat pana marszałka Terleckiego, ale żeby nikt nie miał wątpliwości, bo być może ktoś nas ogląda wcześniej, niczego innego nie słuchał, nie sprawdzał, co się dzisiaj dzieje, i pomyślał, że pan marszałek Terlecki jest przez kogoś oskarżony o korupcję. No przepraszam, no nie jest oskarżony o korupcję. Żadnych zarzutów karnych nie ma. Pan marszałek Terlecki jest oskarżony, ja go oskarżam dzisiaj, o działanie na szkodę państwa polskiego. No, ale dobrze, to dla pana jest na szkodę państwa polskiego, Ja bym chciał, żebyśmy się traktowali poważnie. Ale tak, więc dlatego będziemy się traktować poważnie, a przede wszystkim będziemy widzów traktować poważnie i nie będziemy mieszali spraw, których w ogóle nawet, przepraszam bardzo, ale wydaje mi się, że nawet nieelegancko jest mieszać, bo rozumiem, że pan się, dlatego że pan się może nie zgadzać ze słowami pana marszałka Terleckiego. Kilka tysięcy ludzi, którzy siedzą w więzieniach na Białorusi. Ale przepraszam bardzo, nie wiem, czy wszystkich upokorzył, natomiast rzeczywiście można dyskutować nad zasadnością i elegancją. Nie ośmiesza państwa, ale przepraszam, panie pośle, za chwilę do tego przejdziemy, możemy o tym porozmawiać. Ale na litość boską, porozmawiamy, ale skończmy jeden temat. No zaczęliśmy od tego tematu, przejdziemy do drugiego. Panie pośle, no mamy jednak człowieka oskarżanego przez pacjentów o to, że brał pieniądze za leczenie ich w publicznym szpitalu. No chociażby ze względu na szacunek dla tych ludzi. Proszę, żeby pan jednak tych ludzi uszanował. Oni zeznawali pod przysięgą. Oni mają prawo do tego, żeby być szanowani. I skończmy ten temat, przejdziemy dalej. No nie mieszajmy tego. Dobrze, dlatego, że to są publiczne...
publiczne, znaczy to są prywatne dramaty tych ludzi na przykład, i tego nie mieszajmy. Panie redaktor, ale ja wiem, że pani chce bronić tutaj pewnych rzeczy, ale ja chcę, żeby... Ale w jakich chce bronić rzeczy? Przepraszam. No, takich rzeczy na przykład, że pan Morawiecki, premier, nie, błagam, Mateusz, ale... jest oskarżony przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli o sprzeniewierzenie środków ale przepraszam, finansowych. Ale przepraszam, a ale co pan... Przepraszam, nie, a ja panu... Ja panu powiem, dlaczego się śmieję. Dlatego, że przypominam sobie, co państwo mówili o tym prezesie Najwyższej Izby Kontroli wtedy, kiedy był jeszcze kandydatem. Ale co wy mówiliście, że jest kryształowym prezesem? Ja przepraszam, nie występuję. Sprawa Grodzkiego zeszła na boczne tory. Ja bym chciał, żebyśmy nie popatrzyli nie, na to. Po kolei każda sprawa. Dobrze, ale jakie własne gniazdo? Przepraszam bardzo, ja nie jestem z Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o marszałka Terleckiego, to w komentarzu w Gazecie Polskiej najnowszej wyraziłam swoje zdanie. Zachęcam, żeby się pan z nim zapoznał i będzie pan wiedział, że, przepraszam bardzo, moja ocena tego wystąpienia jest jednoznaczna. Natomiast nie można tych spraw mieszać, no, bo to jest opinia pana marszałka. No nie, przepraszam bardzo, no, korupcji się nie dopuszczał. No nie jest podejrzany przez ludzi Jak pani nazwie na przykład dobrze, nie, przepraszam. Panie pośle, ja rozumiem, co pan robi, ale nie, tego nie będziemy dalej kontynuować. Dokończymy sprawę marszałka Grodzkiego i pójdziemy dalej. Jest jeszcze jedna sprawa, jeszcze jeden ten wątek tej sprawy. Pan marszałek Grodzki sam nie chce się poddać ocenie sądu, natomiast przeciwko dziennikarzom, którzy rozmawiali z ludźmi, którzy pod przysięgą zeznają i oskarżają pana marszałka Grodzkiego i później publikowali zeznania tych ludzi, to przeciwko tym dziennikarzom pan marszałek Grodzki kieruje sprawy karne do sądu i domaga się więzienia dla tych dziennikarzy. I teraz pytanie jest o to, jak to ocenić tą sytuację, bo sam robi wszystko, żeby posiłkując się publicznymi również środkami, żeby uciekać przed sądem, natomiast dziennikarzy przed sąd prowadzi. Pan minister Skurkiewicz jak na to patrzy. Ja bym chciał zwrócić uwagę tylko na jedną kwestię, bo dziś rozmawiamy o zarzutach korupcyjnych dla pana marszałka Grodzkiego i proszę pamiętać, że czas, kiedy można odpowiadać za tego typu czyny jest dość krótki, bo to jest okres bodajże 5 lat. Znaczna część tych spraw już została przedawniona, po prostu się przedawniła i pozostało zaledwie tylko kilka, które dziś prokuratura przedstawia panu profesorowi Grodzkiemu, więc też proszę mieć świadomość, że już szereg czynów, za które pan profesor Grodzki powinien odpowiedzieć, została przedawniona. Ja wiem, że pan poseł Szejna chciałby tę dyskusję, bardzo niezręczną dyskusję dla opozycji, bo przecież pan marszałek Grodzki ma ambicje być liderem opozycji. No to nie jest pana partia, ale przypomnę, że pana przedstawiciele, pani Morawska-Stanecka również i pan Konieczny bardzo mocno wspierają pana marszałka Grodzkiego. Tworzycie w Senacie tak zwaną tęczową koalicję, w skład której wchodzi Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, również Platforma Obywatelska, również samorządowcy, którzy bardzo chętnie wspierają działania. Dobrze, ale panie ministrze, dosłownie dwa zdania komentarza do tej sytuacji. Ja mówię o tej sytuacji z jednej strony dziennikarze i pozwy i domaganie się więzienia, z drugiej strony ucieczka przed sądem. I to jest absolutnie, absolutnie niesymetryczne i to jest nieproporcjonalne i bardzo negatywne, bardzo złe. Bo dzisiaj proszę zauważyć, pan marszałek Grodzki ucieka w immunitet, zasłania się immunitetem, przez kruczki prawne nie chce stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, a już przeciwko dziennikarzom prowadzonych jest szereg postępowań sądowych o naruszenie dóbr osobistych marszałka. To jest absolutnie sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, tym bardziej, że dziennikarze, którzy opisują całą tą sprawę, ten szczeciński proceder, po prostu jest im kneblowana możliwość wypowiedzi i to jest właśnie ta wolność mediów i wolność prasy w ocenie czy w przekazie Platformy Obywatelskiej, no i samego marszałka Grodzkiego oraz jego adwokatów.
To kończymy tę sprawę. Pan poseł Szejna, czy jeszcze chciałby się wypowiedzieć w tej sprawie, czy koniecznie nie, marszałek? Ja powiedziałem, co miałem na myśli, dlatego że... Ale nie, w tej sprawie się pan nie wypowiadał, jeżeli chodzi o dziennikarzy. To jest zupełnie inny kontekst. O dziennikarzy, no ale panie redaktor, ja uważam, że wolność słowa jest jedną z najwyższych wartości konstytucyjnych i to jest jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, że ona ma pewne granice, to jest naruszenie dóbr osobistych. Ja w ogóle naprawdę nie chcę wypowiadać się na temat działań pana Grodzkiego, ponieważ nie jestem jego pełnomocnikiem. I naprawdę to nie jest moje ugrupowanie polityczne, natomiast... Ja rozumiem, ale nie jako pełnomocnik pan tutaj występuje, tylko nie, jako polityk. Nie, no politycy nie, komentują nie, wydarzenia publiczne. W wielu sprawach, których się wypowiadałem i się starliśmy zresztą przed chwilą, występuję jako mecenas Andrzej Szejna. Ja uważam, że nie tylko jako polityk lewicy, chociaż mam za plecami lewica, ja uważam sobie tak, że prawa każdego muszą być poszanowane. Zarówno przede wszystkim oczywiście prawo i wolność słowa i dziennikarzy, którzy powinni mieć prawo do krytyki, ale również prawo polityków i osób publicznych do obrony. Więc w tej sytuacji, jeżeli pan minister mówi, że dziennikarze są skarżeni przez marszałka Grodzkiego, ja uważam, że on się broni, tak? Ale jednak fajnie by było, by teraz tak popularnie by powiedział mój syn, gdyby wymiar sprawiedliwości orzekł na końcu, że jednak dziennikarze na przykład mieli rację lub Grodzki miał rację. Ale nie bójmy się powiedzieć, że każdy musi mieć pewne instrumenty obrony. Dziennikarze ataku, Grodzki obrony. Grodzki ataku, dziennikarze obrony. Ponieważ prawda na końcu powinna mieć wyjść na światło dzienne. I dla mnie to jest istotne, a nie to, że ktoś się dziwi, że ktoś się broni. No, jeżeli ktoś by mnie dziwił, nie, ale to nie chodzi o to, że ktoś się dziwi. Ktoś się dziwi, że ktoś się broni, ale jednocześnie, przepraszam bardzo, ucieka, no będąc ważną postacią w życiu publicznym, pełniąc ważną funkcję, ucieka wykorzystując i pieniądze publiczne, i swoje możliwości polityczne. Ucieka przed odpowiedzialnością, przed stanięciem przed sądem. No. Bo gdyby sytuacja była taka, że pan Grodzki staje przed sądem i pozywa dziennikarzy, no to od biedy można by było powiedzieć okej. Ale panie redaktor, prawdopodobnie te tezy, które pani tutaj wygłosiła, byłyby niezwykle istotne, gdyby dotyczyły na przykład pani marszałek Witek. Dlatego, że dzisiaj żyjemy w kraju, w którym rządzi Prawo i Sprawiedliwość, a nie Platforma Obywatelska. Ani drugie ugrupowanie nie jest mi bliskie. Mówiąc szczerze, chciałbym, żeby rządziła lewica. Więc mówienie o tym, że nie jest skuteczna dzisiaj w Polsce prokuratura i pana Zbigniewa Ziobry, sądownictwo, na które pan Zbigniew Ziobro zarzucił sieć, i że pan Grodzki zarządza prokuraturą, zarządza sądownictwem. Ja przyznam szczerze, że ja kompletnie nie rozumiem, co pan mówi, bo dlatego, że decyzja polityczna, nie, decyzja o tym, czy... Nie, przepraszam bardzo. Nie, przepraszam. Nie, decyzja polityczna, jeżeli chodzi o Senat, podejmowana jest, nie wiem, w gabinecie pana Czarzastego, pana Budki, pana Grodzkiego, kogoś tam jeszcze. Nie, ale prokurator, co ma w tej chwili prokurator do tego? Prokurator czeka, aż państwo zdecydują się, aż państwo zdecydują się nakłonić pana Grodzkiego do tego, żeby mógł przed oblicze prokuratora, a później przed oblicze sądu ewentualnie się udać. Na razie to państwo bronią go politycznie, nie prawnie. No dobrze, ale ja jeszcze raz przypominam. Mamy takich spraw wiele, a są analogiczne sprawy w Sejmie dotyczące wielu polityków czy wielu spraw, chociażby pana prezesa Obajtka, który też mógłby pana poddać... Pana prezesa Obajtka nie ma w Sejmie. Ale wiedziałem, że... Ale nie jest objęty immunitetem, przypominam. No dobrze, ale państwo, posłuchajmy tego sobie, zastanówmy się. No to może mam taką propozycję do pana ministra, to może wyjdźmy z propozycją, że posłowie nie są chronieni immunitetem i mogą być. Tylko, że wie pan, przy każdej zmianie władzy może to być użyte przeciwko posłom, którzy są niekorzystnie
usytuowani. Ale panie pośle, ale ja powiedziałem, że immunitet związany z wykonywaniem mandatu poselskiego czy mandatu senatorskiego. Nie tak szeroki immunitet, który obejmuje wszystkie sprawy, które dotyczyły wielu lat. Pamięta pan sprawę chociażby na przykład pana Stokłosy w Senacie, senatora, no, który uciekał przed wymiarem sprawiedliwości właśnie do Senatu, żeby nie mógł stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Ja uważam, że to jest moje zdanie i tego nie zmienię. Szanowni panowie, ponieważ mamy już w zasadzie to już nawet nie mamy czasu, ale ja zapytam pana ministra, no bo pan poseł Szejna podniósł temat wypowiedzi pana marszałka Terleckiego. Panie senatorze, jak pan ocenia tę wypowiedź, panie ministrze? Panie redaktor, szanowni państwo, wypowiedź, która została zamieszczona na Twitterze, absolutnie niefortunna. Wyjaśnienie później w drugim tweecie, które niejako tłumaczy też działania. Ale ja rozumiem pana marszałka Terleckiego i ten jego, szczególnie ten drugi wpis wyjaśniający całą sytuację z panią Tichanowską. Bo proszę pamiętać o tym, że rząd naprawdę bardzo wiele zrobił dla tego. Dobrze, ale pani senatorze, ale ja się zastanawiam, ale przepraszam, ja się zastanawiam nad jedną sprawą. Ja się zastanawiam jednak, czy nawet jeżeli pan marszałek Terlecki no, ma jakiś krytyczny osąd działania czy zaangażowania pani Cichanouskiej w Polsce, a może mieć, bo każdy ma do tego prawo, to czy pana zdaniem, no przepraszam bardzo, styl tych wypowiedzi jednak nie był kompromitujący. No i jakby na to nie patrzeć, pani Cichanouska musiała uciekać ze swojego państwa, jej mąż jest w więzieniu i jakby cały ten kontekst o tej Moskwie i tak dalej, myślę, że można skrytykować również w taki sposób, żeby to nie było po prostu przykre dla drugiego człowieka, a szczególnie dla no, kobiety, która najpewniej sporo doświadczyła. Panie redaktor, jeszcze raz powtórzę, wypowiedź wielce niezręczna, ale jeszcze raz powtarzam, ja rozumiem tę wypowiedź pana marszałka Terleckiego. Proszę zauważyć i przeanalizować to, co wydarzyło się w owym dniu i Twitter pani Tichanowskiej, która przyjechała i spotykała się po kolei z kolejnymi politykami Koalicji Obywatelskiej. To by było zupełnie w innej sytuacji, gdyby na przykład spotkała się również z panem Kuchcińskim, przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, z panią Gosiewską. Ale ja mówię o wymiarze politycznym, ja jeszcze raz powtarzam. Ja mówię o wymiarze politycznym. No to prawda, gdyby rzeczywiście, prezydent to jest zupełnie jest inna. Wicemarszałkiem Sejmu i odpowiada za sprawy. No nie, ale to nie jest to byłoby funkcja, zupełnie, to byłoby naprawdę zupełnie, zupełnie, zupełnie inaczej. Nie, dziś ale, pani ale nie, ale Tichanowska przyjechała, spotkała się z jedną określoną grupą, która jest absolutnie, podejmuje działania antyrządowe i stanęła po jednej stronie. I to jest ta niezręczność z jej strony, absolutnie. A ja jeszcze raz powtórzę, polski rząd naprawdę zrobił bardzo wiele, jeżeli chodzi o Polaków mieszkających za naszą wschodnią granicą i robi cały czas wiele w tym zakresie. I to jest naprawdę... Musimy kończyć, na pewno do tego tematu jeszcze wrócimy. Polski rząd za 5 minut po czasie. A ta wypowiedź była niefortunna, naprawdę. Ale to pan minister to powiedział i zdaje się, redaktor, co powiedziała, jestem naprawdę chylę czoła, bo szacunek, jeśli chodzi o to, co pani powiedziała, jeśli chodzi o obronę pani Tichanowskiej i naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. Dziękuję. Ale czego? Dlatego, że ja pani myślę, powiedziała. Że nie można atakować kobiety, która walczy na uchodźstwie, jest po prostu prześladowana i trzeba jej pomagać. I ale my ją wspieramy, panie pośle. Tak, to prawda. I dlatego też, przypominam, pamiętam dokładnie czasy, kiedy szefem polskiej dyplomacji był pan Radosław Sikorski i który w sposób niezwykle brutalny zwalczał siedzącą dzisiaj w więzieniu, a prześladowaną od kilkunastu lat panią Angelikę Borys i to też bardzo dobrze pamiętam. I też dyplomacja o tym pamiętać. Sikorskiego była fatalna i to potwierdzam. No
zwracam uwagę, że jednak państwo z jednej listy do Europarlamentu startowali, więc no, jeżeli pan jest teraz taki krytyczny, to nie wiem, dlaczego razem jednak państwo byli na tych listach wyborczych. A dlaczego? A ja bym zapytał się na przykład, dlaczego Zjednoczona Prawica musiała, potrzebowała i Polska potrzebowała głosów lewicy, a pan Zbigniew Ziobro głosował przeciwko Polsce. I... Ale to już jest zupełnie inny temat. No możemy taką dyskusję ciekawą. Nie, ja tylko przypominam działania pana Radosława Sikorskiego, bo to był autentyczny skandal i działanie kompletnie antypolskie, również wobec kobiety i to prześladowanej w sposób straszliwy. Teraz przypominam, Jan Dziennika Borys siedzi w więzieniu w straszliwych warunkach. To od z tego, co wiemy, to no, naprawdę jest w dramatycznej sytuacji, więc warto to również pamiętać. Bardzo dziękuję. Pan poseł Andrzej Szejna z Lewicy, pan minister Wojciech Skurkiewicz, senator również Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo panom. Dziękuję. Ale też państwa gorąco zachęcam, proszę z nami pozostać i do zobaczenia.